Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam na imię Michał, pracuję w Intelu. Chciałem wam dzisiaj troszeczkę powiedzieć o tym, jak można popsuć sieć neuronową. Z góry przepraszam wrażliwych, mamy mało czasu, więc prezentacja jest troszeczkę ogólna i pewne przykłady, które będę stosował, też są raczej ogólnej natury, nie wyczerpują tematu. Natomiast są potrzebne do tego, żeby przejść dalej. Skąd się w ogóle tutaj wziąłem na scenie, oprócz tego, że zostałem zaproszony? Intel ma siedzibę w Gdańsku i tutaj jest głównie software house, zajmujemy się różnymi rzeczami, od grafiki komputerowej, przez sieci komputerowe, dyski twarde, rozwiązania do data center, również rozwiązania AI-owe. Między innymi zajmujemy się optymalizacją frameworków na rzecz naszych partnerów, firm zewnętrznych. Produkujemy trochę własnego softu też, takiego jak OpenVINO, czy MKLDNN, czy Ngraph. Ja konkretnie na co dzień pracuję w zespole zajmującym się benchmarkowaniem AI, czyli składamy rozwiązania, które są dostępne na rynku albo które firma tworzy i próbujemy uruchamiać to w taki sposób, żeby było jak najszybciej, tak żeby nasi klienci mieli z tego jak najlepsze, największy pożytek. I siedząc w temacie na co dzień, zauważyliśmy, że temat jest gorący. To, że temat jest gorący, jest nie tylko dla nas oczywiste. To wskazują również statystyki chociażby samego Google'a, gdzie widać, jak z roku na rok, to są statystyki z 5 lat, sama ilość wyszukiwań tematyki jak gwałtownie przyspiesza. Co więcej, sieci neuronowe czy rozwiązania deep learningowe znajdują zastosowanie w coraz to nowych miejscach i nawet możemy sobie nie zdawać sprawy w jakich. Wszędzie tam, gdzie są ogromne wolumeny danych, możemy zastosować i stosuje się coraz częściej rozwiązania deep learningowe. Oczywiście te wolumeny danych istniały od bardzo dawna w wielu miejscach. Radzono sobie z ich przetwarzaniem w taki lub inny sposób. Dzisiaj stosuje się deep learningowe narzędzia, deep learningowe rozwiązania, żeby troszeczkę może przyspieszyć, troszeczkę zmienić kontekst, wyszukać nowe korelacje. Żeby też przedstawić, co to jest tak naprawdę deep learning w naszym rozumieniu. Wiele się mówi o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest tematem, który jest bardzo ciekawy i bardzo popularny, natomiast to jest jednak ciągle daleka przyszłość. To, co nazywamy sztuczną inteligencją, to jest zbiór rozwiązań zahaczających z jednej strony o robotykę, o logikę rozmytą, w tym również o sieci neuronowe. Pod zbiorem tego zagadnienia, tej dziedziny jest machine learning, który jest pewną jedną z praktycznych implementacji stanowiących podstawy, podwaliny do AI. I tutaj bardziej się skupiamy na tym, żeby sieci same się uczyły, żeby systemy same siebie ulepszały w największym uproszczeniu. Deep learning z kolei to jest to, co dzisiaj jest najbardziej rozwijane i co rozpędza się jak najszybciej. Czyli mamy sieci neuronowe, mamy frameworki, uczymy sieci neuronowe wykonywać jakieś konkretne czynności na nasze polecenie i to i możemy w ten sposób przetwarzać duże wolumeny danych. Teraz, czym jest sieć neuronowa? Sztuczna sieć neuronowa. Oszczędzę wam tej bzdury o odtwarzaniu neuronów w mózgu, bo to nie o to chodzi. Powiedzmy sobie wprost, sieć neuronowa to jest tak naprawdę program komputerowy, napisany najczęściej w Pythonie, w C, w C++. Jest to program komputerowy, który ma wejście, wyjście, w środku jest jakaś logika zaszyta, najczęściej są to grupy operacji matematycznych. To, co mamy na ekranie, to jest perceptron, taka najbardziej podstawowa komórka obliczeniowa. Oczywiście sama w siebie nie ma żadnych szczególnych możliwości ani właściwości, dlatego łączymy je w sieci. Sieci, tutaj oczywiście tylko i wyłącznie schemat, posiadają warstwy jak cebula albo ogry. Dzięki temu, że mają warstwy, możemy stosować różne operacje matematyczne w różnych kombinacjach, przesyłać informacje i dostawać coraz bardziej wysublimowane wyniki, wykonywać coraz bardziej wysublimowane operacje. Aktualnie na topie najbardziej są sieci konwolucyjne. Sama koncepcja funkcji konwolucyjnych nie jest, broń Boże, nowa. Teraz po prostu jakby troszeczkę zastosowanie tych operacji wzrosło. W teorii wygląda to tak, że skupimy się dzisiaj tylko na obrazkach, na przetwarzaniu obrazów. Mamy obrazek, mamy kolejne warstwy, które wykonują konkretne funkcje matematyczne. To będą konwolucje, to będzie max pooling, co tam jeszcze mamy, fully connected na końcu, softmax.
to tak naprawdę są kolejne etapy wykonywania programu. Tak to wygląda w teorii. W praktyce nawet najprostsze sieci neuronowe są troszeczkę bardziej zagmatwane i wymyślenie, jak połączyć konkretne operacje matematyczne, w jakiej kolejności one powinny być wykonywane, to jest clue problemu, który nas troszeczkę spowalnia i za to się płaci data scientistom, żeby wymyślali, jak to wszystko posklejać do kupy, żeby na końcu działało tak, jak my chcemy, albo przynajmniej mieć nadzieję, że to będzie działało tak, jak my chcemy. W praktyce, tutaj powtórzę pewne rzeczy z poprzedniej prelekcji. Sieci konwolucyjne czy operacje konwolucji skupiają się na wyłapywaniu charakterystycznych cech na obrazku. Tu mamy najprostszy, absolutnie najbardziej naiwny przykład na świecie. Mamy sygnał wejściowy, gdzie charakterystyczną częścią jest szary pasek. Stosujemy filtr Sobela. Następuje mnożenie macierzy i na końcu otrzymujemy coś takiego, co się nazywa mapa cech. I ta mapa cech mówi, na obrazku wejściowym charakterystycznie jest szary pasek. W praktyce jest zabawniej, ponieważ większość kolorowych obrazków ma co najmniej trzy kanały kolorystyczne. Możemy stosować różne filtry do różnych kanałów kolorystycznych i otrzymywać wiele map cech. W praktyce wygląda to tak, że każda kolejna warstwa, na tym obrazku z samochodem widzieliśmy te warstwy, każda kolejna warstwa zaczyna uwypuklać konkretne zestawy cech. I to będzie się zmieniało im głębiej, tym obrazek staje się coraz bardziej schematyczny, ale za to dostajemy coraz bardziej dokładne, zaczynamy wydłubywać to clue, to czego szukaliśmy tak naprawdę na obrazku. Sieć jest nauczona, czego ma szukać i tego będzie szukała. Każda kolejna warstwa upraszcza sygnał wejściowy i uwypukla konkretne rzeczy, szukając konkretnych miejsc. A ważnym tematem też, który będzie później dosyć, do którego będę podchodził, jest coś takiego, co się nazywa trafność. Ponieważ sieci neuronowe pracują na prawdopodobieństwie. Wyniki, które nam zwracają, to jest prawdopodobieństwo, że trafiły. Mamy dwie podstawowe metryki, top 1, top 5. Top 1 to jest po prostu jedna konkretna wartość, która mówi, że na obrazku jest coś takiego lub coś takiego. Top 5 mówi, że w 5 najbardziej prawdopodobnych kategoriach znajduje się odpowiedź, której szukasz. Znowu upraszczam w tej chwili niemożebnie, nie chwytajcie mnie, broń Boże, za słówka. Natomiast do tego to się sprowadza i to pojęcie akuracji będzie dla nas później bardzo istotne. W praktyce z tym prawdopodobieństwem jest tak, że to działa bardzo śmiesznie, bo nawet mamy tak, weźmiemy taką sieć jak MNIST. MNIST jest super prymitywną siecią specjalizowaną do detekcji pisma odręcznego. I tą sieć uczymy za pomocą czegoś takiego referencyjnego zestawu danych, który się nazywa MNIST Data, który zawiera ileś tam symboli ręcznie napisanych, sieć się uczy. I nawet w takim przypadku, mając referencyjne dane i sieć specjalizowaną w wykrywaniu, zauważcie, że przy 9 nie był wcale pewny. Natomiast, co więcej, MNIST jest tak prymitywną siecią, że wystarczy zrobić negatyw, czyli czarny napis na białym tle i sieć już się będzie gubiła i to grubo. Natomiast przypadek to jest skrajny, ale pokazuje jedną rzecz, że nawet niezależnie od tego, jak bardzo te sieci neuronowe dzisiaj są mocne, modne i co potrafią, to na końcu w starciu z prawdziwym życiem ciągle są szalenie daleko. W związku z tym powiedzmy sobie wprost, sieci neuronowe tak naprawdę są głupie. To nadal jest zwykły program komputerowy. Co więcej, albo co gorsza, one są bardzo wrażliwe. Bardzo wrażliwe na jakość danych. I to właśnie wykorzystano, grupa badaczy od kilku lat wykorzystuje, żeby badać, co można zrobić i w jaki sposób, żeby zmusić sieć do popełnienia pomyłki. Czyli intencjonalnie zaburzyć jej działanie. Typów ataków jest kilka. I nie będziemy w tej chwili sobie dokładnie każdego omawiać, bo na to już naprawdę nie starczy nam czasu, ale pojedziemy sobie na kilku najbardziej charakterystycznych przykładach. W 2015 roku Goodfellow, Schlenk i Segedi, panowie z Google'a, napisali taki papier, którego tytuł macie na ekranie i wykorzystując algorytm FGSM, czyli Fast Gradient Step Method, wykazali, że dodanie szumu, bo to, co widzimy na końcu, to jest tak naprawdę funkcja generująca szum, powoduje, że sieć zaczyna się bardzo ostro gubić. I
Tu oczywiście wartości są dla Cyfara 10, to jest kolejna stara, prymitywna sieć, dzisiaj mamy lepsze i bardziej odporne. Niemniej oni wtedy wykazali to na Cyfarze 10, że wystarczy zaszumić obrazek i sieć dostaje szału. Jak to wyglądało w praktyce? Mamy zwierzątko, dwa obrazki zwierzątka. Wszyscy rozpoznają zwierzątko. Pytanie, czy widzicie jakąś szczególną różnicę między tymi obrazkami? Jest różnica, nie wpuszczam was w maliny, broń Boże. Ten obrazek po prawej jest delikatnie zaszumiony. To jest właśnie ta funkcja szumu wygenerowała taką, powiedzmy, maskę. Maska została nałożona. Patrząc na obrazek, nie widzimy znaczących różnic. Dalej jesteśmy w stanie jednoznacznie określić i nie widzimy jakichś wyraźnych wad obrazka po prawej. Natomiast sieć neuronowa, konkretnie Google Net, który był użyty do tego eksperymentu, o ile w pierwszym przypadku, w przypadku oryginalnego obrazka był na 60% pewien, że to jest panda, w momencie, gdy obrazek został zaszumiony, jest praktycznie całkowicie pewny, że to jest gibon. Dla tych, którzy nie pamiętają, dawno nie byli w zoo, gibon wygląda tak. Ale to nie jest największy hardcore. To, co na mnie prywatnie zrobiło największe wrażenie, to coś, co się nazywa One Pixel Attack. Tutaj atak polegał na tym, żeby wstrzyknąć do obrazka jeden konkretny piksel. Cały papier, który jest cytowany poniżej, opisuje algorytm, w jaki sposób ten piksel jest wybierany, jego kolor, natężenie, położenie. I chodzi o to, żeby wstrzyknąć go w taki sposób, żeby ogłupić sieć. Tam w tych kropeczkach, które macie przy obrazkach, są te właśnie wstrzyknięte piksele. I jak widzicie, to czarne to jest oryginalne rozpoznanie, później jest na niebieski opis, to jest po wstrzyknięciu piksela. Jeden piksel wystarczył, dobrze umieszczony piksel, żeby ogłupić sieć. Jeżeli przypomnicie sobie te obrazki szarokolorowe z mapą cech, to musicie sobie wyobrazić, że po przejściu przez filtry ten pojedynczy piksel jarzy się jak żarówka. I zamiast w tym momencie sieć nie widzi już konkretnego kształtu, tylko widzi kształt z czymś, co się jarzy jak żarówka. Statystyki są straszne, bo nieukierunkowany atak już przy 3 pikselach daje prawie 75% powodzenia, szans na powodzenie. Nieukierunkowany atak to jest taki, którym tylko chodzi o to, żeby sieć popełniła błąd. Ukierunkowany atak to jest taki, którym sieć ma popełnić, ma zwrócić to, co my chcemy, czyli próbujemy wymusić na niej odpowiedź taką, jak my sobie życzymy, ale niezgodną z prawdą. Co dalej? Jeden z ciekawszych ataków było podejście panów Carliniego i Wagnera, którzy w 2016 roku, to są panowie z Berkeley, opracowali inne podejście, tak zwane iteracyjne, gdzie oryginalny obrazek jest zakłócany stopniowo, iteracyjnie. Tych iteracji może być wiele i chodzi o to, że podchodząc iteracyjnie, szukamy momentu, w którym sieć zaczyna się gubić i drążymy temat. Oczywiście do tego jest znowu całkiem wysublimowana matma, która kontroluje ten proces wymuszania tego błędu. Na poprzedniej prezentacji kolega opowiadał też o tym, że sieci miewają problemy w momencie, gdy zaczynają nam się obiekty obracać, gdzie referencyjny obiekt nie leży w takim położeniu, w jakim sieć była wyuczona. W tym papierku z kolei, w tym opracowaniu, panowie wzięli sobie wydrukowanego żółwia, takiego 3D, i kładli go na różnych podłożach, niekoniecznie związanych w żaden sposób z morzem, i obracali go w różnych kierunkach. Okazało się, że sieć im też faktycznie dosyć mocno umierała, a z kolei przykład z piłeczką baseballową możecie sprawdzić w domu na dowolnym sprzęcie. Kubek i piłeczki. Koszmar każdej sieci neuronowej. Myli się jedno z drugim, notorycznie. I to nawet te nowsze sieci. Oczywiście to są trzy zupełnie tylko wybrane przykłady. Tych opracowań jest dużo więcej. Natomiast pozostaje pytanie, czy możemy w jakiś sposób się bronić i co z tego wynika. Podejmowane są oczywiście próby przeciwdziałania, chronienia sieci przed zakłócaniem sygnału wejściowego, uodparniania na zakłócenia sygnału wejściowego. Taką najprostszą i najbardziej oczywistą metodą wydaje się być trenowanie sieci
takimi zakłóconymi danymi, śmieciowymi danymi, czyli uzupełniamy referencyjne zestawy danych, którymi trenujemy zazwyczaj sieć, o zestawy danych z premedytacją zaśmiecone. I to daje całkiem fajne efekty. Jak widzicie na poszczególnych wykresach, o ile sieć ta zielona, która była wytrenowana na czystym datasecie i dostała dane zaśmiecone, jest praktycznie bezbronna. Jeżeli zaczynamy uczyć ją takimi lekko przyśmieconymi danymi, ona zaczyna się już uodparniać. Nigdy nie osiągnie oczywiście 100% skuteczności, ale zaczyna się już uodparniać. Problem z tą metodą polega na tym, że nie jesteśmy w stanie realnie nie jesteśmy w stanie wprowadzić do datasetu referencyjnego, którym będziemy trenować sieć, wszystkich możliwych rodzajów zakłóceń. Wszystkich rodzajów wariantów, którymi możemy zakłócać, zwłaszcza mając w pamięci atak jednym pikselem. Natomiast jest to jakieś podejście. Jednym z ciekawszych podejść natomiast zaproponowali panowie z Facebooka, którzy w zeszłym roku wygrali taki konkurs, na którym można przedstawiać zarówno metody ataku, jak i obrony. I to, co oni zaproponowali, to żeby pomiędzy warstwy wkładać jeszcze dodatkowe filtry oczyszczające szum. Oni zaproponowali, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na odszumianiu sygnału wejściowego, czyli wygładzeniu obrazka na wejściu, żeby uwypuklić te cechy, ale jeszcze pomiędzy warstwy wstrzykiwać dodatkowe czyścicieli, którzy poszczególne mapy cech też potrafią lekko przeczyścić, tak, żeby stłumić te artefakty, które nam wybuchają, które są sztucznie wprowadzone, które mają zakłócić działanie sieci. To działanie okazało się całkiem skuteczne. Tak jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, sieć wytrenowana na czystych danych, potraktowana danymi zaśmieconymi, jest praktycznie bezbronna. Dodanie tak naprawdę tej jednej metody do samego już działania sieci powoduje, że trafność czy skuteczność obrony waha się gdzieś tak w okolicach 50%. To nie jest dużo. Oczywiście, że 50% to nadal jest całkiem skuteczny atak i całkiem przeciętna obrona, ale pokazuje, że istnieją metody, którymi możemy w jakiś sposób zacząć reagować. Tych papierów pojawia się coraz więcej i zainteresowanych odsyłam do dalszej lektury, bo nam kończy się dzisiaj czas, ale będę gdzieś jeszcze dzisiaj i jutro będę dostępny na stoisku, to mnie możecie znaleźć. Ci, którzy chcieliby poczytać, przygotowałem wam QR-a. W przeciwieństwie do niebezpiecznika, ten QR prowadzi do linku, który jest wyżej. Okej. Z mojej strony to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę wam zostawiłem do przemyślenia, a może pobudziłem do własnych eksperymentów. W razie czego zapraszam do kontaktu i dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo, Michale.